Tomasz Pajęczek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry wszystkim Państwu. Panie pośle, PiS chce utworzyć Instytut Rodziny i Demografii, którego szef ma mieć uprawnienia jak prokurator. Jak Pan myśli, po co? Po co taki instytut? Wydawanie, nieefektywne wydawanie pieniędzy na tego typu przedsięwzięcia, które można byłoby nazwać w jakimś stopniu głupotą, jest ulubionym zajęciem tej władzy. No i uważam, że tyle z mojego komentarza co do tego instytutu. Głosowanie w Sejmie w tej sprawie było wczoraj. Ten projekt można było odrzucić w pierwszym czytaniu, ale opozycja przegrała to głosowanie, bo między innymi ośmioro posłów, posłanek Koalicji Obywatelskiej na tym głosowaniu się nie pojawiło. Dlaczego? Znaczy, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to opozycja jest w mniejszości w tym Sejmie. Jeszcze nie uzyskaliśmy większości. Jest w mniejszości, ale to głosowanie było jak najbardziej do wygrania. Jeżeli by byli wszyscy posłowie i posłanki z naszej strony obecni. Siedmiu z nich nie było. Między innymi dwóch jest na kwarantannie czy w izolacji, ponieważ są zarażeni COVID-em. Pan poseł Hajder, z tego co się orientuje, leży w szpitalu. Nie wiem jak pozostali. Jedynie nie mogę usprawiedliwić pani poseł Hartwich, ale ona tłumaczyła, że miała problem z tym urządzeniem do głosowania, co rzeczywiście wczoraj był jakimś problemem, ale ja jej tutaj nie będę usprawiedliwiał. Natomiast tak jak powiedziałem, żeby wygrywać wybory w Sejmie, trzeba mieć większość, trzeba wygrać wybory albo przeciągnąć któregoś z posłów PiS-u na drugą stronę. Niestety oni przeciągają, ale tutaj głosowanie, tutaj wynik był 204 do 205, jeśli chodzi o za i przeciw, więc no i to było jak najbardziej do wygrania. Tak? Zabrakło mobilizacji po stronie opozycji, jak widać. Ale widać, że po stronie PiS-u też wiele osób nie było. No myślę, że są takie sytuacje, w których można pokusić się o zwycięstwo. Były takie głosowania, że wygrywaliśmy w Sejmie, ale to wtedy posłowie Kukiza czy tego środowiska Kukiz 15 dołączali do nas w głosowaniu, dlatego udawało nam się wygrać te głosowania. Trzeba sobie jasno powiedzieć, ciężko będzie wygrywać głosowania. Jak są okazje, to warto je wygrać. Natomiast tak jak powiedziałem, z naszej strony 7 osób wczoraj było po prostu, nie było na sali, ale nie było nie dlatego, że sobie wyszli gdzieś pospacerować po Warszawie, tylko po prostu mieli z przyczyn od nich niestety niezależnych, po prostu byli chorzy albo na zabiegu w szpitalu. Okej. W pierwszym czytaniu został za to odrzucony projekt dotyczący całkowitego zakazu aborcji. Tutaj sytuacja jest jasna, ale chciałbym pana zapytać bardziej, bo też jest taki plan, że PiS chce rejestrować ciążę. Faktycznie czemu to ma służyć? Ja nie wiem, czemu to ma służyć. Chyba tylko temu, żeby... generalnie proszę zwrócić uwagę, że część socjalistów uwielbia tworzyć informacje, zbierać informacje, przetwarzać te informacje. Ja mówię oczywiście, socjalist różne ma lico, różną ma twarz. PiS też to jest w jakimś stopniu socjalistyczna partia o takim nastawieniu interwencyjnym państwa, czyli o takim nastawieniu, które zbiera od nas wszystkie informacje, później je przetwarza i wykorzystuje do własnych celów. Jakich? Nie wiem. Natomiast na pewno nie są to cele, które są, powiedziałbym, przyjazne dla obywateli i obywatelek, zwłaszcza dla obywatelek, bo to są rejestracje oczywiście przede wszystkim ciąży i kobiet, ale pewnie ojców, jeżeli tacy się przyznają na tym etapie, to pewnie też. Myśli pan, że potem jak dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili, że firma wiceministra sportu Łukasza Mejzy chciała zarabiać na leczeniu nieuleczalnie chorych osób, wiceminister zostanie zdymisjonowany? No widzi pan, wydawałoby się, że... Już trochę minęło od tej publikacji, a do dzisiaj nie ma żadnych... Kolejnych publikacji, bo kolejnych, właściwie tak. Powiedział tak, że dziwny to dzień, jak zaczynamy nie od tego, od materiałów, które się pojawiają w różnych mediach na temat wiceministra Mejzy. Widać, że jakoś od dwóch dni jest, czy od dzisiaj na pewno jest jakiś taki względny spokój. Być może i PiS-owi bardzo zależy na wyciszeniu tej sprawy, a z drugiej strony zależy na tym, żeby Mejza, pan wiceminister, głosował razem z PiS-em w tych kluczowych głosowaniach, których jest wiele. Pokazał wczoraj na sali, że twardo stoi z rządem.
rządem i twardo stoi z większością rządzącą Polską, czyli z PiS-em głównie, i głosuje wszystko z nimi, więc uważam, że tutaj myślę, że tutaj jest kwestia pewnego interesu politycznego. On wspiera PiS w tych ważnych głosowaniach, a PiS no, przymyka oczy na te sprawy, które były w przyszłości i nie dymisjonuje go. Czyli to jest głos potrzebny do utrzymania większości? Zapewne tak, każdy głos na wagę większości. Tak jak powiedziałem, pan redaktor sam zresztą wspomniał 204 do 205. Ciężko w tym Sejmie wygrywać głosowania. Ta większość pisowska w tym Sejmie jest mimo wszystko, większość PiS-u jest, ona jest nikła, ale jest. No, zawsze każdy poseł mniej to jest na wagę oczywiście złota, tak jak to kilku posłów wyszło razem z panem premierem Gowinem. Czyli pana zdaniem nie będzie dymisji? No nie wiem tego, bo już po PiS-ie wszystkiego można się spodziewać i że jednego dnia jest dymisja, a że drugiego dnia jest przewracanie. Wszystko zależy od tego. A powinna być? Wie pan, przede wszystkim pan poseł Mejza musi nie pozwami poszczególnych dziennikarzy, bo to zawsze może zrobić, dociekać swoich dóbr i praw w sądach, wysyłać pozwy, ale przede wszystkim też powinien stanąć na konferencji prasowej i powiedzieć: nie, nie wykorzystywałem tej sytuacji, nie robiłem tego. Albo przyznać się do tego, że tak robił. No i wtedy każdy z nas będzie miał jasną ocenę tej sytuacji. Nie zrobił tego, nie wyszedł do mediów, nie wydał konkretnego oświadczenia w tej sprawie. Uważam, że się nie wytłumaczył. Być może się wytłumaczył premierowi Morawieckiemu i większości rządzącej Polską z PiS-u. Natomiast opinii publicznej się nie wytłumaczył i uważam, że do tego momentu, jak się nie wytłumaczy, no to nie może sprawować funkcji publicznej. Panie pośle, krótko, kiedy pan ostatni raz korzystał z paszportu covidowego? Z paszportu covidowego? Chyba jak przekraczałem granicę między... A w Polsce? W Polsce... Tak na co dzień, w Warszawie, we Wrocławiu. Nikt mnie nie pytał o paszport covidowy, nikt mnie nie dopytuje o tego A typu. A w pana ocenie powinny być sprawdzane te dokumenty, paszport covidowy? Wie pan, to jest dyskusja, która toczy się w Polsce. Do niej wchodzi trochę ideologii dotyczącej w jakim stopniu wolności w tym rozumieniu, no, powiedziałbym, no, nie chcę funkcjonować normalnie, nie muszę się zaszczepić i w sumie tak naprawdę ja nie wierzę w szczepienie, nie mówię o sobie. No tak, ale z drugiej strony osoba, które tak mówią, że nie wierzą w szczepienie, wierzą w szczepienia, prawda? W dane, które mówią, że codziennie mamy po 27-8 tysięcy zakażeń i umiera po tysiąca osób. Wie pan, ja generalnie jestem zwolennikiem wolności. Tylko że na koniec jest też tak, że wolność jednostki kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innej jednostki. Jak ktoś jest chory i zaraża, no to też jak gdyby no, naraża też innych na niebezpieczeństwo. No, kończy się w jakimś stopniu wolność innej jednostki. W związku z tym, no, jeżeli ktoś nie chce się szczepić, okej, nie ma takiego przymusu przy COVID-zie. Tu też jest jak gdyby kwestia otwieram kolejny punkt do dyskusji, czyli czy powinny być obowiązkowe szczepienia, czy nie. Ale skoro nie ma, w związku z tym każdy ma to prawo, zacznijmy może od tych restrykcji prawo wyboru. Powinny być, czy nie? I myślę, że pandemia rozwija się w najlepsze, a tak naprawdę w najgorsze dla nas, ponieważ codziennie przyrost zachorowań, z każdego tygodnia coraz więcej zajętych łóżek, coraz więcej chorujących i coraz więcej zgonów. W związku z tym ludzie powinni sobie uświadomić, że jednak powinniśmy się szczepić, ale skoro się nie chcą szczepić, to być może trzeba ułatwiać życie tym wszystkim innym, którzy po prostu się zaszczepili, a wiem, że są też takie osoby, które się zaszczepiły i poważnie chorują. Nawet też i umierają, aczkolwiek tych przypadków pewnie jest stosunkowo niewiele. 99% przypadków to są osoby niezaszczepione, które ciężko przechodzą i tak jak wcześniej ciężko przechodziły osoby, jak nie było szczepionki. To w takim razie, panie pośle, zero-jedynkowa sprawa. Powinny być restrykcje dla niezaszczepionych? Uważam, że powinniśmy docelowo chronić tych, którzy się szczepią, tych, którzy są odpowiedzialni, czy wprowadzać pewnego rodzaju obostrzenie i restrykcje. Czy pracodawca powinien mieć wgląd, czy jego pracownik się zaszczepił? No, powinien mieć prawo do tego, żeby pracownik mógł o tym oświadczyć, że jest zaszczepiony bądź nie. Powiem, to jest jak gdyby też klauzula oczywiście tajności, czy ktoś się szczepił, czy nie. No, każdego indywidualna sprawa. Natomiast jak ktoś wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, do jakiejś pracy, przebywa z ludźmi, no to też powinien być odpowiedzialny i powinien też sprawiać wrażenie, nie tylko sprawiać wrażenie, ale dać też świadectwo tego, że no, jestem zaszczepiony albo nie. Czy Polska jest gotowa na obowiązkowe szczepienia?
przeciwko COVID? Polska myślę, że nie jest gotowa na obowiązkowe szczepienia. Niestety dużo złego się stało w tej takiej przestrzeni wirtualnej. Pojawiło się dużo znachorów. My sami też staliśmy się siewcami pewnych idei. Ja mówię oczywiście o tych osobach, które nagle zaczęły być specjalistami, epidemiologami, osobami, które znają się na chorobach wszelakich, na szczepionkach, na różnego rodzaju zachorowaniach, grypach itd., itd. Tych szarlatanów jest w Polsce wielu i uważam, że Polska nie jest przygotowana w tym aspekcie. PiS wiele zrobił, żeby szczepionki pojawiły się w Polsce, ale niewiele zrobił, żeby przekonać dostatecznie ludzi do tego, żeby się zaszczepili. Przekonał tylko część, szczególnie tą część, która jest przekonana. Mhm. Proszę zwrócić uwagę na miejsca i obszary, w których ludzie się nie szczepią, a później porównać z poparciem społecznym dla poszczególnych partii politycznych. Mhm. Rząd... Rząd się boi tego. Boi się? Boi się wprowadzenia restrykcji, boi się, że utraci poparcie we własnym elektoracie. Przechodzimy na Dolny Śląsk i trochę też do Wrocławia. Jak zmieniła się Platforma po tych wewnętrznych wyborach, które pan wygrał? Wie pan, przede wszystkim pojawiło się kilka świeżych twarzy, nawet tych, którzy byli w Platformie od wielu lat, nie mogli się przebić. Będziemy Platformę na pewno odbudowywać w tych powiatach, której dzisiaj jest słaba. Udało się powołać już pierwsze koło, więc w ten sposób domknęliśmy tą strukturę w powiecie wrocławskim. Przed nami poważne wyzwania, poważny maraton wyborczy, który nadejdzie w 2023, a może wcześniej, bo nie wiadomo, czy nie będzie przed terminem wyborów. W związku z tym partię trzeba przygotować do tych wyborów. Trzeba powołać sztaby wyborcze, trzeba przygotować ofertę programową, trzeba też przygotować nowe osoby do kandydowania i porozmawiać z tymi, które do tej pory kandydowały, czy chcą dalej piastować funkcje, czy chcą dalej walczyć o mandaty. Szczególnie w parlamentarnych wyborach, bo one będą mimo wszystko pierwsze, a następne samorządowe, później Parlament Europejski, no i już z marszu wybory prezydenckie. Była dyskusja już w Platformie, czy będzie przemeblowanie we wrocławskiej Radzie. Mówię oczywiście o tym, czy Platforma będzie miała swój klub. Rozmawiamy ze sobą na ten temat i różne inne tematy, na temat taki, co Platforma Obywatelska może wnieść i co może wnosić się do koalicji z panem prezydentem Sutrykiem. Wszystkim tym, którym zależy na dobru Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski, z którymi jest nam po drodze, będziemy chętnie współpracowali. Dzisiaj zakładam, że naszym współpracownikiem dalej jest Jacek Sutryk. Ale jest w ogóle taka opcja i taki temat, że radni Platformy wychodzą z klubu prezydenta Sutryka i tworzą własny klub, Platformy Obywatelskiej? Tak jak powiedziałem, dyskusja w tej kwestii na pewno jakaś wewnętrzna jest, ale są odpowiednie gremia, które będą ze sobą dyskutowały, które będą podejmowały kluczowe decyzje. A pan za którym się rozwiązaniem bardziej? Wie pan co, ja przede wszystkim uważam, że trzeba rozmawiać z radnymi, trzeba porozmawiać z prezydentem Sutrykiem, trzeba też porozmawiać z ludźmi Platformy Obywatelskiej, więc ja w tej kwestii zdam się na partię. A rozmawiał pan już z prezydentem Jackiem Sutrykiem po wyborze? Tak, miałem okazję rozmawiać, myślę, że to była dobra rozmowa, przed nami następne i uważam, że to, co nas łączy, mamy wspólne cele, nie tylko Wrocław, bo wiadomo, że Księstwo Wrocław jest dla nas najważniejsze. Mieszkamy w Wrocławiu, kochamy nasze miasto, kochamy też nasz region, Dolny Śląsk. Łączy was też także to, że radni i wojewódzcy, i wrocławcy zapisują się, którzy są członkami Platformy, zapisują się do stowarzyszenia prezydenta Wrocławia, do Dolny Śląsk, wspólna sprawa. To jest dla pana problem? To jest projekt konkurencyjny dla Platformy? Wie pan co, kiedyś były takie projekty, które były konkurencyjne. Ja zakładam od samego początku projekt wspólna sprawa, raczej ma łączyć, a nie dzielić. I zakładam, że to jest projekt, który ma nas wszystkich wspierać. Ma łączyć opozycję, ma budować wspólną perspektywę, wspólną przyszłość, a co do tego, co będzie w przyszłości, jakie będą listy, jakie będą koalicje, to są rozstrzygnięcia, które są przed nami i zarówno we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, ale przede wszystkim też w Polsce. Wielkie koalicje powstają w Warszawie, a nie na Dolnym Śląsku. Tak powstała Koalicja Obywatelska, tak powstała Koalicja Europejska. To były wielkie projekty, które udało się mimo wszystko, mimo różnic programowych, też personalnych często złożyć, więc zakładam, że u nas na Dolnym Śląsku też się uda pewne rzeczy poskładać. Czyli na razie nie będzie pan rozmawiał z tymi radnymi i mówił,
słuchajcie, trzeba wybrać albo Platforma, albo Jacek Sutryk? No, rozmawiamy, tylko to jest stowarzyszenie Wspólna Sprawa. Między innymi szefuje temu stowarzyszeniu Jacek Sutryk. Zastępcą jest Roman Szałemej, z którym rywalizowałem, czy konkurowałem, Jerzy Łużniak, z którym konkurowałem w wyborach wewnętrznych. Zakładam, że nic się nie zmienia. Wielu członków Platformy Obywatelskiej, wójtów, burmistrzów, ale też i starostów jest w tym stowarzyszeniu, więc my tam byliśmy, więc to nie jest nic nowego. Więc zakładam, że przed nami dobra przyszłość, a to jak będziemy przygotowywali się do wyborów, jak będziemy ostatecznie, powiedzmy, jaka koalicja będzie zbudowana na poziomie regionu i na poziomie kraju, no to powiedziałbym, to dużo przed nami, jeszcze musi też trochę wody w naszej Odrze płynąć. To już następnym razem będziemy o tym rozmawiać. Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Dolnośląskiej Platformy. Pięknie dziękuję. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Państwu dziękuję za uwagę, dużo zdrowia, do zobaczenia.